Dzień dobry, nazywam się Michał Klimaszewski. Jestem obrotowym BOR-u Oborniki Śląskie. Przyszedłem z Miedzi Legnica, w której rozgrałem jeden sezon na szczeblu seniorów. No cóż, odczucia tak na gorąco. No, nasza gra chwilami się podobała. Było dużo takich pozytywnych aspektów na pewno, co widać po pierwszym kwadransie gry, gdzie wygrywaliśmy. Potem coś się zaczęło psuć, był gorszy okres, to na pewno. Zmiana bramkarza w barwach Gokisu dużo dała właśnie, to była dobra zmiana. Widać, że analizował wideo, miał nas rozpisanych, wiedział kto gdzie rzuca. Później natomiast mieliśmy szansę, żeby nadrobić ten wynik. No, wyjść na prowadzenie kilkubramkowe, też było parę niewykorzystanych sytuacji. W drugą połowę też fajnie weszliśmy tak jak w pierwszą, a potem się zaczęło psuć. No, to bywa, była półroczna przerwa w rozgrywkach, należy pamiętać, spowodowana COVID-em. Ostatnia akcja, ostatnie 30 sekund. Wydawało mi się, że decyzja sędziów będzie inna. No cóż, pozostaje walczyć dalej. Ważne, że mamy ten jeden punkt. No, cieszymy się bardzo z pierwszego meczu, z pierwszych punktów. Jesteśmy Beniaminkiem, więc to jest dla nas ważne, żeby dobrze zacząć sezon. Mecz nie układał się nam od samego początku. Myślę, że tutaj presja zjadła chłopaków, gro z nich. Myślę, że większość ma swój debiut tutaj w pierwszej lidze. No i cieszymy się tym bardziej. Budujemy jakość, mamy bardzo młodych chłopców, którzy chcą grać w piłkę ręczną. Robią to kapitalnie, tylko jeszcze muszą to sprzedać odpowiednio na boisku i myślę, że będziemy mieć dużo radości z tej drużyny. Druga kolejka z siódemką Legnica, ale ten mecz najprawdopodobniej zostanie przełożony na późniejszy termin z tego względu, że Legnica poprosiła nas o przełożenie, bo ma dwóch kadrowiczów, bodajże trzech kadrowiczów i jest zgrupowanie reprezentacji Polski. Więc najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu będziemy oglądać przeciwników, a za dwa tygodnie jedziemy do Gorzyc. Oceniam kondycję dobrze, wystarczająco, aczkolwiek wiem, że stać nas na więcej. Kończę teraz sezon juniorski. Szukałem zespołu z pierwszej ligi i trafiła się taka propozycja, że mogłem tutaj występować. Skorzystałem, nie mam czego żałować, bo faktycznie dostaję te szanse na boisku dzisiaj już dosyć około 40 minut. Jestem zadowolony ze swojej gry, ale co nie zmienia faktu na obraz całego spotkania. Zabrakło chyba przede wszystkim chłodnej głowy, tak? Tutaj nie zachowaliśmy chłodnej głowy. Tutaj też troszkę z nieprzygotowanych pozycji. I skuteczność. Tutaj trochę pobijaliśmy bramkarza przeciwników naszych tutaj kątów. No i zdał swoje show. Beniaminek, nie wiedzieliśmy czego się spodziewać tak naprawdę dokładnie. Widzieliśmy tam kilka wyników, m.in. z Legnicą, gdzie był remis, to wiedzieliśmy, że to będzie na pewno ciężki przebój. No po pierwsze 10-15 minut to wskazywało na to, że możemy faktycznie tutaj wysoko wygrać, ale chłopaki z kątów gonili po prostu aż dogonili, co dużo powiedzieć, taki jest sport. Sport ma dwa oblicza, raz się przegrywa, raz się wygrywa. My ruszyliśmy na początku sierpnia, cały czas bardzo ciężko, na hali od początku z piłkami. Jesteśmy dobrze przygotowani, mam nadzieję, że to nie nasze pierwsze punkty. Cały mecz przegrywaliśmy, goniliśmy oborniki, nie udało nam się ich przełamać, mieliśmy karnego na jedną do przodu, nie udało się. No ale w końcówce dorzuciliśmy, mamy rzuty karne. Myślę, że wynik jest sprawiedliwy. Już od wielu, wielu lat w obornikach jest Artur Szabat i Kamil Ramiączek, którzy tak naprawdę stanowią trzon tej drużyny i ciągną cały czas do przodu. Wiemy co rzucają, wiemy jak grają, a i tak im te bramki wpadają. To jest ich ewenement. Pierwszy mecz po tak długiej przerwie jest zawsze nie wiadomo. Nawet jeżeli nie ma przerwy, nie ma lockdownu, to pierwszy mecz w lidze jest zawsze trudnym. Teraz była specyficzna sytuacja, bo od marca praktycznie nie było normalnych meczy, nie było meczu o stawkę. Były same, powiedzmy, mecze sparingowe, a to nie są te emocje i dzisiaj trochę zespół nie wytrzymał tego napięcia. Początkowo fajnie wszedł w mecz, ale później dał tak naprawdę odbić się przeciwnikowi. No końcówka, karne zawsze są loterią. Jakiejś tragedii wielkiej nie ma, to pierwszy mecz. Myślę, że nasz zespół jeszcze potrzebuje troszeczkę do tego, żeby być takim prawdziwym zespołem i wytrzymywać takie końcówki. Musimy się nauczyć jako zespół utrzymywać odpowiedni poziom w trakcie gry. Dzisiaj troszeczkę tego brakowało. Dobrze oceniam, tak, bo na pewno ten obraz gry naszego zespołu zmienił się. Ciężar zdobywania bramek został rozłożony. Już nie tylko zdobywają większość bramek dwóch, trzech zawodników, tak jak to było w ubiegłym sezonie, Szabat, Ramiączek, ale tu się jeszcze dołączyło prawe skrzydło
Kołowy dorzucił, więc no, z tego co mamy, z tych chłopaków, którzy są, jesteśmy zadowoleni, a dzisiaj jeszcze nie zaprezentowali się wszyscy, bo młodzież, która napiera, w dniu dzisiejszym grała swój mecz ligowy, juniorzy z MOS-u, nie mogliśmy z nich skorzystać, bo takie są przepisy, a na pewno by znacząco nam pomogli w dzisiejszym meczu, choćby nawet na 3-4 minuty dać zmianę jednemu skrzydłu, drugiemu rozgrywającemu. To są ważne momenty w meczu, żeby na przykład Ramiączek albo Szabat nabrali świeżości. Dzisiaj gdyby można grybać, ale gdyby Roger na przykład spędził na boisku 50 minut, a nie 60, mogłoby być inaczej, ale no, no, takie decyzje musimy podejmować, tak się potoczył mecz i trudno, mamy jeden punkt, cieszymy się z tego punktu. Pewnie byłoby weselej, gdyby były dwa. Za tydzień gramy w Lesznie. Oczywiście, jeżeli będzie można wpuszczać kibiców, zapraszamy obornickich kibiców do tego, żeby przyjechali z maseczkami, odpowiednio zabezpieczeni i przestrzegali zaleceń covidowych. Liczymy, że telewizja w Strzebnicy będzie z nami i będziemy też transmitować mecz. Oczywiście jedziemy, jak w każdym meczu, jedziemy wygrywać. Czy wygramy, no to już po prostu możemy powiedzieć po ostatnim gwizdku sędziego. Jedziemy walczyć na pewno z takim nastawieniem. We'll be right back.